Dalszy objazd prowadzi do wieży widokowej Nadleśnictwa Myszyniec w Podgórzu. Jest to wieża obserwacyjna, z której rozpościera się widok na całą Puszczę Zieloną, od Kadzidła do Myszyńca i Czarni. Wieża zlokalizowana jest nieopodal kopalni torfu w Karasce. Torfowisko Karaska znane jest z tego, że pożar, który tu wybuchł w latach 90. poprzedniego wieku, udało się ugasić dopiero po nadejściu zimy. W oglądanym fragmencie Puszczy Kurpiowskiej do dzisiejszego dnia występują wilki, łosie, jelenie i inni przedstawiciele bogatej niegdyś fauny. W okolicach wieży istnieją wytyczone i zagospodarowane ścieżki rowerowe. Jest to także świetny las na grzybobranie. Wróciliśmy do Ostoi, gdzie Biesiadę Kurpiowską kończy koncert folkowego zespołu Orkiestra Dni Naszych. Nasza wyprawa dobiegła końca. Mamy nadzieję, że Państwo nie nudziliście się z nami i że do nas powrócicie. Jeśli tak, to pragniemy na koniec przypomnieć, że pomysłodawcą i organizatorem imprezy była Karczma Kurpiowska Ostoja w Ostrołęce. A ta brama na Kurpie zawsze stoi dla Państwa otworem. Nasz kontakt: www.ostoja.info.pl. pwforty@wp.pl. Telefon 029 760 26 25. W rolę kurpiowskich rozbójników wcielili się członkowie zespołu Kurpianka Cepelia z Kadzidła oraz członkowie Stowarzyszenia 4. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego i Harcerskiej Drużyny Konnej z Ostrołęki. Film powstał w studiu Perfekt w Ostrołęce. Tekst Mariusz Kleczkowski. Czytał Maciej Kowalski.